Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Keep Talking and Nobody Explodes, którą nagrywam wspólnie z Nikelskim, który jest oczywiście tutaj z nami. Przywitaj się ładnie. Siemanko. Będzie to oczywiście piąty odcinek z tej serii i zanim przejdziemy do, właściwie nie musimy nic tłumaczyć, tylko zanim przejdziemy do rozbrajania, tutaj jest pytanie do was, jaką formę chcielibyście, żeby te odcinki przyjęły, co? Próbuję go namówić, próbuję cię namówić, w sensie mówię, że próbuję cię namówić na to, żeby były dwie bomby, bo te odcinki są... Dokładnie, tak. Moim zdaniem za krótkie, ale to jest... już od was zależy. Od was zależy tutaj właśnie w tym momencie, czy wolelibyście, żeby pojawiły się dwie bomby na odcinek, czy żeby zostało tak jak teraz, żeby odcinki były krótsze, z jedną bombą. Zostawcie, dajcie nam znać w komentarzach, bardzo chętnie poznamy waszą opinię, no i to jest właściwie wasze jedyne zadanie. Oczywiście odwiedźcie kanał Nikela, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ... Parzyste odcinki z tej serii pojawiają się tam, na jego kanale. Linki wszystkie są do playlisty oraz do jego kanału pod spodem. Widzicie, no i wydaje mi się, że to jest tyle. Moje dance move'y obczaić na Let's Play. Okej, okay. Jego... Paper tak, jeszcze dokładnie. Nie widzi, ale... Nikel teraz zaczął serię z Isaaca, więc jeżeli kogoś to... The Binding of Isaac. The Binding of Isaac, w skrócie powiedziałem. Dobra, przechodzimy teraz do rozbrajania. Oczywiście bomba numer 5, odcinek numer 5, bomba numer 2-4 teraz jest. Czy ty, Nikel, masz instrukcję otwartą w tym momencie? Oczywiście, tylko sobie przeskroluję na samą górę. Dobrze, bomba nazywa się Pick Up the Pace, więc zobaczymy. Pick Up the Pace, czyli musisz dotrzymać tempa, chyba o to chodzi. Mhm. Zdecydowanie tak, więc... Sprawdźmy, co tam w tej bombie się kryje. A jest jakaś różnica? Mamy trzy moduły, ale trzy minuty. Może jest mniej czasu. Aha, dobra, no to widzisz, to dlatego pick up the pace. Mów mi od razu, co masz za moduły. Poczekaj, klikam start i jest oczywiście ten standardowy ekran, który mówi nam, że ten obraz jest tylko dla moich oczu. Dobrze, startujemy, bomba się pojawia, ja na razie nic nie widzę. Pierwsze co, mamy kable, jest kabli 6. W tym momencie nie ma żadnych czerwonych, jest jeden niebieski, jeden żółty, jeden czarny i trzy białe. Jest tylko jeden żółty, tak? Jest tylko jest jeden sześć żółty. Kabli? Sześć kabli? Sześć kabli. A jest więcej niż biały? Jeden? I są trzy białe. No to przetnij czwarty. Od góry liczysz, nie? Okej. Okay. Dobra, to teraz no. Mamy te magiczne słowa, w sensie te jedno słowo na górze i sześć przycisków ze słowami na dole. Aha, okej, mam to już, no. To teraz musisz mi przeczytać, co masz na wyświetlaczu. They are, ale pisane z tym apostrofem, w sensie they're. Dobra, przeczytaj mi, co masz na ostatnim przycisku po lewej stronie. Middle, jak środek. Middle. Middle. Blank, ready. Dobra, jest, lecimy dalej, lecimy dobra. Z następnym tym. No. Red, jak kolor czerwony. Red, 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 dobra. Drugi po prawej stronie przycisk, proszę mi sure. Przeczytać. Sure, dobra, czekaj. Gdzie to jest, mamy? You are, ale osobno dwa słowa. Done, okay, jest. Like. Dobra. Następne. Dobra. No. Jest display. Nie widzę tego. Dobra, widzę. Ostatni po prawej stronie. Like. Lajka to możecie zostawić pod tym filmem, swoją drogą. You are, ale z apostrofem. Next. Jest, dobra, okej, mamy. No. I został nam ostatni ten. Jest jeden ekran u góry z cyfrą i cztery przyciski z cyframi pod spodem. To jest nowe. Tego nie było jeszcze. Dobrze, chyba. Tego nie było. Press the correct button to progress. Pressing incorrect button to... Back to stage 1, bottom position, dobra. Co masz na tym, na displayu? Wyświetlaczu mam jedynkę. Wciśnij... the button in the second position? Czyli na drugim polu, okej. Okay. Tak, no, ale od lewej liczysz, na drugim polu. No. Oczywiście, na nim był numer 3. Tak. Okej, okay, dalej mam jedynkę. Dalej masz jedynkę? Label 4, na czwórkę jak masz, znaczy nie czwarty, tylko jak masz czwórkę na przycisku, to wciśnij czwórkę. Okej. Okay. Dobra, co masz dalej na displayu? Halo? 3. Wciśnij w trzeciej pozycji, licząc od lewej przycisk. Okej, okay, jest. Następne, co masz na displayu? Jedynka. Pamiętasz? Trójkę tą wciśnij, to co masz trzy tam na tym napisane. Okej, okay, jest. I co masz na displayu? Trójka.
Wciśnij to, co przed chwilą wcisnąłeś. Ten sam przycisk. Nie! Co nie? Jedynka! Jedynka! Wciśnij na drugiej pozycji. Na drugiej pozycji. Nie zdążyłem kliknąć. Wybuchnąłem. Dobrze ci tak. Oddałem ci za ten ostatni raz, co było. O, masakra. Ale serio, już klikałem i... Dobra, musimy trochę się streścić, bo 3 minuty faktycznie już się robi, rośnie poziom trudności. No. Dobra, czyli jeszcze raz na samą bombę. Widzicie, wraz z postępem... Efektów specjalnych wybuchu dodać. Możecie to wziąć pod uwagę, jak będziecie zostawiać waszą opinię na temat odcinków, czy chcecie więcej, czy nie, bo poziom trudności bomb będzie się zwiększał i my spróbujemy tą bombę zrobić jeszcze raz. Okej. Okay. Mam nadzieję... A to będą te same moduły? Nie, bo to losowo... Nie. Dobrze, lecimy dalej. Już. Czas start. Okej, okay, 6 kabli. 3 czarne, dobrze. Jeden czerwony, no. Jeden żółty, jeden niebieski. Jest czerwony, czy nie ma? Jeden. No to przetnij czwarty. Okej. Okay. To teraz ten labirynt, wiesz, z dwie zielone kropki, czerwony trójkąt. Muszę to znaleźć. Dobrze, to teraz powiedz mi... Gdzie masz... Pierwszy rząd, druga pozycja i ostatni rząd, druga pozycja. Tu mam te zielone okręgi. Drugi rząd, druga pozycja? Tak. Pierwszy rząd, druga pozycja i szósty rząd, tak? To jest druga pozycja, no. Czyli ten ostatni. Nie mam takiego. A nie, pierwszy rząd, druga pozycja i... 3, 2, 3, aha, 4, i 5. Szósty też druga pozycja, tak? Tak, tak. Dobrze, a gdzie masz kółko? Gdzie masz kółko? Kółko, w sensie kropkę swoją, mam w piątym rzędzie na piątej pozycji. Okej, okay. A gdzie masz trójkąt? W szóstym rzędzie na pierwszej. Ja nie pamiętam, jak to szło. Halo? No, nie pamiętam, dobra, masz w piątym rzędzie na szóstej pozycji, tak? Tak. W dół? Mhm. W lewo? Mhm. W lewo? No i co dalej? W lewo. Okej. Okay. I w lewo. Okej, okay, jest, dobra. No i teraz znowu te ekrany z cyframi. Dobra. Ja sobie będę to zapisywał. Co masz na wyświetlaczu? Dwójkę, wyświetlaczu? Dwójkę. Wciśnij na drugiej pozycji przycisk. Halo, okay. Wciśnij na drugiej dwójka. Pozycji przycisk. No, dwójka. Wciśnij to samo. Na drugiej pozycji, okej. Okay. Tak. Co ci się pokazuje dalej? Trójkę. Na trzeciej pozycji wciśnij. Okej. Okay. I co dalej? Trójka. Wciśnij to samo, co za pierwszym i za drugim razem wciskałeś. To był na drugiej pozycji, jak się nie mylę. Tak, owszem. No i dawaj ten ostatni szybko. Jedynka. To samo co w pierwszym, czyli na drugiej pozycji. Mhm. Nie. What? Jedynka. Jak to nie? O nie, to się zresetowało całe. Tak, to się resetuje całe. Nie! Na drugiej pozycji, na drugiej pozycji. Zdążysz? Okej, nie zdążę. 13 sekund. Dobra, ja ci mówię teraz. Jedynka. No. Z czwórką wciśnij. Okej. Okay. Na pierwszej pozycji było. Dwójka. Paper, ale musisz mi od razu mówić, co ci się pojawia. No, a ci mówię, bo to ma opóźnienie delikatne. Aha, dobra, no to i tak nie zdążysz już chyba, co? Więc tak, zdecydowanie wybuchnąłem jeszcze raz. Więc jest szałowo, ale spróbujemy jeszcze raz, widzisz. Tutaj ambitne pytania, czy chcecie więcej bomb na odcinek, bo chcemy, żeby były dłuższe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przypuszczam, że tylko ta jest taka trudna, bo ma mało czasu, no. A i tak no, wyjdzie ja nie czasowo, wiem, jaka tak jak następna. Te... I tak wyjdzie czasowo, tak jak tamte poprzednie. Dobra, dawaj jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, to klikam retry i lecimy od razu. Lecimy od razu z bombą. Nie ma kabli. Jest okay. Przycisk żółty z napisem hold. Hold, dobra. Przytrzymaj i powiedz mi, jaki masz kolor paska. Żółty. To jak będzie piątka na timerze w jakiejkolwiek pozycji, to puść. To muszę poczekać. Okej.
Okej, okay, jest. To teraz labirynt. Dobra, gdzie masz kółka? Drugi rząd, trzecia pozycja. I piąty rząd, pierwsza. Dobra, mam. A gdzie masz kółko? Kółko mam na szóstym rzędzie w pierwszej pozycji, a trójkąt mam na szóstym rzędzie w czwartej. O Boże, to będzie trudne. Do góry. Okej. Okay. Do góry. I do góry. Jestem na razie... Jeden ruch zrobiłem. Drugi teraz. Do góry, do góry. Tak. Jeszcze raz do góry. Okej. Okay. Trzy razy do góry musiałeś iść. Teraz w prawo. Mhm. Do góry. Do góry. Doszedłeś do krawędzi teraz. I teraz... No, doszedłem do krawędzi. Trzy razy w prawo. Trzy razy w prawo. No, okej. Okay. Dwa razy w dół. Mhm. Raz w lewo. Mhm. Raz w dół. Mhm. Raz w lewo. Na sam dół. Co po raz w dół? Do dołu. Dwa razy w dół. No po raz w dół, jeszcze dwa razy w dół, tak? Czy co? Nie, zjedź na sam dół po prostu. Zjechałeś w lewo po tym dole raz? Nie. Takim zygzakiem. No to zjedź w lewo i dwa razy w dół. No to zjedź dwa razy w dół. Mhm. I w prawo. Okej, okay, dobra, mam. Dobra. Coś przerywa ci mikrofon. Dobra, to teraz ekranik ze słowami. Okej, okay. No, co tam masz? Red, jak czerwony. Drugi przycisk po prawej stronie. Done. Done. Nie widzę tego. Dobra, mamy. Sure, ach, hach, czyli... Okej, okay, jest, dobra, było sure. Dobra, następne you are, ale pisane osobno, dwa słowa. Ostatni po prawej stronie. Który po prawej stronie? Ostatni po prawej stronie. Left. Jak lewo. Right, left, first, no, middle, yes, blank, yes. What? Nie. Co nie? Pomyliłem się drugi raz, nie wiem dlaczego. Powiedziałeś mi what, kliknąłem what i boom. Czy ty znowu wybuchłeś? Wybuchłem. Dobra, przynajmniej coś się będzie działo. To nie może iść właśnie tak prosto. Nic się nie dzieje. Dzieje się, wybuchasz cały czas. Okej, okay. Musisz albo mówić głośniej do tego mikrofonu, bo jak na przykład z jednego strajka miałem przez to, że się wbiłem w ścianę w labiryncie. Mikrofon przy gębie mam zaraz, tak. O. Dobra, daję retry i próbujemy jeszcze raz. No, let's go. Okej, okay, jest przycisk żółty z napisem hold. Przytrzymaj. I jaki kolor masz paska? Białe. Jak będzie czwórka, to puść. Okej, okay, to musimy chwilę poczekać. Nie jak czwórka. What? Żółty z napisem hold i teraz pasek jest żółty. If the button is yellow, hold the button referring to release a hold button. No i teraz to... jest żółty pasek. No to jak będzie piątka w jakiejkolwiek pozycji. Mhm. Wcześniej był biały albo nie wiem, jestem daltonistą. Okej, okay, jest, dobra, labirynt. Dobra, jeszcze raz gdzie masz te... Druga pozycja, piąty. Piąty? I piąty rząd i czwarta, czwarty rząd, drugi, druga pozycja. Powiedziałeś to jakoś tak dziwnie, powiedz to jeszcze raz. Drugi rząd. Piąta pozycja i czwarty rząd, druga pozycja. Dobra, a gdzie masz kółko? W czwartym na trzeciej. A gdzie masz trójkąt? Raz, dwa, trzy, cztery. Piątym na piątej. Piątym na piątej. Dobra, góra. Przepraszam, prawo, prawo, prawo. Prawo, mhm. Góra. Góra. Dwa razy w prawo. Mhm. Do samego dołu zjedź. No. Dwa razy w lewo. Mhm. Do góry. No. I w prawo. Okej, okay, jest. Dobra. A zostało Simon Says i minuta. Dobra, Simon Says, Simon Says. Dobra. Zielony. To jest... I... Czekaj, bo muszę dojechać do tego. Nie, masz, nie ma samogłoski, nie ma. Dobra, zielony świeci. Zielony świeci, to wciśnij zielony. A nie, czekaj, masz strajka, nie? No. No to żółty wciśnij.
Okej. Okay. No. Coś zielony, żółty. No to żółty i zielony ciśnij. Okej. Okay. No i co dalej? Zielony, żółty, czerwony. No to wciśnij żółty, zielony i czerwony. Okej, okay, jest. Udało się. Zostało nam 5 sekund. Hui! Dobrze, czyli tak jak widzieliście, te bomby wcale nie robią się prostsze. Mam nadzieję, że następna nie będzie aż taka okropna, na którą będziemy robić z Nikelem. Odblokowały mi się 2 osiągnięcia podczas tego odcinka. Brawo. Brawo dla Piotra. I jesteśmy w top 94% w tym momencie z tym czasem. 5 sekund i 70 setnych. Całkiem dobry wynik. Dobrze, jeżeli podoba wam się ten odcinek, pomimo tylu porażek, eksplozji, czegokolwiek... Mi się podobał. Paper, mi też się podobał. Jak Paper wybucha, więc... Dobrze, ja jeżeli wam się to podobało, to wiecie, co macie robić. Odwiedźcie kanał Nikela jeszcze dodatkowo, żeby po prostu być na bieżąco z odcinkami, które również tam się pojawiają. Linki, jak już powiedziałem na początku, są pod spodem, także wydaje mi się, że to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Cześć! Na razie.